Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A ten film jest drugą częścią materiału o zespole skrzyżowania górnego. W opisie tego filmu i na karcie pojawia się teraz link do pierwszej części materiału. Oczywiście obejrzyjcie go po tym materiale, zachęcam. Wtedy opowiadałem, czym jest zespół skrzyżowania górnego i jak sobie można poradzić poprzez rozciąganie. Dzisiaj będzie na maksa praktyczny materiał. Pokażę mój pomysł na to, jak wymasować kark właśnie w zespole skrzyżowania górnego. I jeszcze jedna prośba ode mnie. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest merytoryczny, ciekawy, interesujący dla Ciebie, kliknij przycisk subskrypcji i przycisk dzwoneczka, zostaw łapkę w górę i komentarz. To bardzo pomaga w budowaniu zasięgów takim kanałom jak mój. No a teraz nie przedłużamy wstępu, lecimy z tematem do merytoryki. Zanim zabierzemy się za sam masaż, chciałbym chwilę opowiedzieć o tym, które mięśnie będziemy masować, żeby nabrać jakiegoś kontekstu. Jeżeli chodzi o zespół skrzyżowania górnego, niezwykle istotne będą mięśnie podpotyliczne. Mięśnie podpotyliczne to krótkie mięśnie między C1 apotylicą i C2 apotylicą. I mięśnie podpotyliczne to jest nazwa, którą tak naprawdę wypełniają cztery mięśnie. Mięsień prosty głowy, tylny mniejszy, który biegnie od C1 do potylicy. Mięsień prosty głowy tylny większy od C2 do potylicy. Mięsień skośny głowy dolny od C2 do C1. I mięsień skośny głowy górny od C1 do potylicy. Ich napięcie jest niezwykle istotne, ponieważ kiedy są spięte, mamy zaburzenia równowagi i zawroty głowy. Dzieje się tak dlatego, że mięśnie te są niezwykle bogato utkane w receptory i bardzo, bardzo łatwo się napinają. Możesz to sprawdzić w ten sposób, że połóż sobie palce na potylicy, tutaj właśnie na karku potylicy, i rusz oczami w prawo, w lewo. Prawdopodobnie wyczujesz napięcia tych mięśni. Są tak czułe na ruchy głowy i oczu i w ogóle całego ciała. Po prostu kontrolują wszystko. Co ciekawe, te mięśnie przyczepiają się bardzo blisko otworu wielkiego, a więc są w bezpośrednim otoczeniu, czy bezpośrednio otaczają rdzeń kręgowy. Dlatego ich napięcie będzie powodowało też napięcie opony twardej i całego kręgosłupa. Przy okazji, dlatego bolą nas karki. Więc to będą pierwsze mięśnie, które przemasujemy. I ja je będę masował klasycznie, czyli w kierunku od potylicy do C7. Znaczy, te akurat krócej, ale kark będę masował w tym kierunku. Kolejny mięsień, który warto przemasować, to mięsień dźwigacz łopatki, który przyczepia się do guzków tylnych wyrostków poprzecznych kręgów od C1 do C4 i do kąta górnego łopatki i w dół, aż do jego grzebienia, ale po stronie przyśrodkowej. Jeżeli zastanawiasz się, jak wyznaczyłem punkty C7, TH2, TH4, i dalej jeszcze można wyznaczać, mogę zrobić o tym materiał, daj znać w komentarzach. Kolejny mięsień, który warto przemasować, to mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, czyli tak zwany MOS. Zaczyna się on na mostku i na obojczyku, których ja tutaj nie mam dostępu bezpośredniego do pokazania kamerą, i kończy się na wyrostku sutkowatym kości skroniowej. Ja mam go tutaj, więc będę masował też ten mięsień. Kolejne mięśnie, dwa, to mięśnie równoległoboczne, zaczynające się na C6, C7 i biegnące do TH4 i biegnące do kąta dolnego łopatki i do brzegu przyśrodkowego na wysokości grzebienia i poniżej. Wreszcie mięsień, który przykrywa to wszystko, to mięsień czworoboczny, zaczynający się na potylicy, na wszystkich wyrostkach kolczystych kręgów szyjnych i piersiowych, aż do TH12 i biegnący do wyrostka barkowego łopatki, do grzebienia łopatki i do części barkowej obojczyka. To wszystko się zmarza. Dobra, więc to są te mięśnie, które będę masował.
Ze względu na to, że kamera jest bardzo blisko stołu, ja będę miał możliwość przemasowania tylko lewej strony mojego modela. Jeżeli będą techniki biegnące wzdłuż, no to będę masował obie strony, więc tą jedną stronę najbardziej. Biorę sobie oliwkę, a w sumie w moim wypadku masełko, ponieważ jestem fanem masełek. I najpierw sobie po prostu rozprowadzę. Teraz, ja już to zaznaczałem i w opisie, i w komentarzach na YouTubie, na fejsie, ale wolę zaznaczyć raz jeszcze. To jest mój masaż, to nie jest masaż klasyczny. Ja będę wykorzystywał techniki zarówno klasyczne, jak i z masażu sportowego, jak i z masażu segmentarnego, jak i jeszcze z innych masażów. Więc miej to na uwadze, że to jest mój masaż autorski, moja propozycja, jeżeli chodzi o zespół skrzyżowania górnego i masaż w karku. Dobra. Rozprowadziłem sobie oliwkę, no więc jedziemy z głaskaniem okolicy międzyłopatkowej. Ja ten masaż będę wykonywał od TH12, ponieważ tutaj przyczepiają się mięśnia czworoboczne i głupio by mi było przemasować tylko część tego mięśnia. Jeżeli masujesz kark, nie wiem, na przykład do kątów dolnych łopatek, no to spoko, ja robię to do TH12. Zrobię sobie kierownicę. Zrobię sobie głaskanie wahadłowe, czyli właśnie po wale mięśnia czworobocznego. Sobie okrężne dookoła łopatek. Dookoła C7. Zrobię sobie głaskanie samego karku i barków. Zaczynając od potylicy, żeby przemasować te mięśnie podpotyliczne, ale też przemasuję kresę karkową, a dokładniej kresę karkową dolną. Dobra. No i oczywiście mostkowo, obojczykowo, sutkowo. Ja sobie wchodzę tutaj po prostu pod ciało mojego modela. Jest to jak najbardziej do przemasowania. Dobra, to były dosyć delikatne głaskania, więc chciałbym trochę zwiększyć ich intensywność. Przy okazji daje mi to pierwsze informacje o tym, jak napięty jest mój pacjent. Głaskanie jest formą diagnostyki. Fajnie, jak się wcześniej wykona palpację, ale samo głaskanie też już daje trochę informacji, więc troszkę głębiej. Jest standardowe napięcie u mojego modela, czyli całe prostowniki. I tutaj mięsień czworoboczny. Taki standard już. Żeby nie było, że tylko rękoma, spróbujmy to zrobić na przykład nasadami. Czy pięściami. Czemu nie? No dobra. Były głaskania. Jeszcze sobie tutaj dorzućmy trochę. Czas na rozcieranie. Ja nie stosuję mocnego masażu, dlatego wolę
techniki powtórzyć kilkukrotnie z zachowaniem zasady warstwowości, niż zrobić to raz, a mocniej. Ale na potrzeby filmu, żeby Was nie zanudzić, każdą technikę wykonam maksymalnie dwa razy. Normalnie robię to 3-4, a czasami 5-krotnie. Wróćmy sobie tutaj do prostowników, tylko już trochę intensywniej. Dookoła C7. Mój model ma mocno napięte barki kark i w ogóle tej tkanki, więc jeszcze troszkę więcej dorzucę rozcierań, żeby już wstępnie rozluźnić tkankę łączną. Najlepiej mi się sprawdzi nasada. A być może z pięści, ale wtedy powoli. Dobra. Kark sobie zrobię 4 kontra 1. To jest rozcieranie, czyli 4 palce z jednej strony, kciuk z drugiej. Dobrze byłoby to powtórzyć na drugą stronę. O, ruszyłem kamerą. I rozcieranie na 8 palców. Dobra, nie zapominam o mostkowo-bojczykowo-sutkowym. Oczywiście ten mięsień mógłbym przemasować w leżeniu tyłem, czyli na plecach, ale ja nie chcę obracać mojego pacjenta na później. Chcę zrobić to wszystko przy jednej pozycji. No i skoro była kresa karkowa dolna, to rozetrzyjmy ją. Ja jestem tutaj fanem rozcierań punktowych, czyli robię w punkt, przesuwam palce w punkt, przesuwam i w punkt i rozetrzyjmy przy okazji łuskę potyliczną, też w punktach. To jest jedna chyba z przyjemniejszych technik ogólnie, zwłaszcza jeżeli ktoś ma napiętą czachę. Dobra, były rozcierania. Ja swój masaż często przeplatam głaskaniami, bo głaskania zmniejszają napięcie mięśni i przyspieszają proces rozluźnienia i działają przeciwbólowo, więc warto dołączyć jak najwięcej głaskań. One są troszkę intensywniejsze, w sensie troszkę bardziej idące w głąb tkanek już, bo tkanki mi na to pozwalają. Dobra, i teraz będzie pierwszy szok dla sporej części. Sprawdzę sobie, czy jestem w stanie już wykonać rolowanie. Rolowanie to technika, która tak naprawdę rusza tkankę skórną i łączną. Więc czemu nie? Oczywiście w segmentarnym robi się to bez oliwki, ale przy masełku SHA też jestem w stanie na początku chwycić. Później będzie jeszcze łatwiej. Ja nie używam dużo masełka. A przy okazji sobie to sprawdzam, czy jest jakieś wstępne już rozluźnienie. Sobie jeszcze raz wzdłuż i nie muszę przechodzić, więc zrobię na moją stronę. No dobra, rolowanie było. Rozcieranie było wcześniej. Czas na ugniatanie. I teraz, ugniatanie na prostownikach czy na mięśniach grzbietu
nie jest do końca super uzasadnione, bo to są mięśnie stosunkowo płaskie i ciężko chwycić brzusiec, ale robię wszystko, żeby je odkształcić, w sensie te mięśnie, te brzuśce, więc mogę zrobić bardzo intensywne, mocne rozcieranie, a mogę sobie spróbować pougniatać, chociaż u osób, które są otyłe, to ugniatanie traci jeszcze bardziej na znaczeniu. Ciężko jest chwycić coś więcej niż tkankę podskórną. Mój model otyły nie jest, więc tutaj czuję, jak chwytam mięśnie, chociaż też się po nich ślizgam. Co innego, nawalę mięśnia czworobocznego. Tam można spokojnie ugniatać. Ponieważ w zespole skrzyżowania górnego kark jest napięty, ja wykorzystuję ugniatania podłużne, czyli te, które się wykonuje jednorącz, mające na celu rozluźnienie. Co ważne i co zawsze powtarzam moim słuchaczom, robię stronę, po której nie stoję. Nie jest dosyć łatwo, bo z tej strony jest kamera. Więc i tak przejść nie przejdę, ale stronę, po której nie stoję. Ok. Wygniotłem okolicę międzyłopatkową łopatki. Czas na sam kark. Robię to z wyczuciem, bo nie chcę wyrwać kręgosłupa, tylko pougniatać mięśnie. Wejdę sobie jeszcze na maskowo-bojczykowo-sutkowy. Tyle, ile mam dostępu w tej pozycji. I przy okazji jeszcze dodatkowo, ponieważ mój pacjent jest mocno spięty, pougniatam sobie wał mięśnia czworobocznego. Dobra, kiedy mamy ugniatania, możemy przejść do ucisków. Na kresie karkowej wykonuję uciski, nie wykonuję ugniatań. Zaciskam palce po prostu nieznacznie na siebie. Wytrzymuję to przez sekundę, dwie, trzy. I to samo robię na łusce potylicznej. Ok. Znowu ruszyłem kamerą. Trudno. Mogę pougniatać barki. Mogę zrobić uciski od C7 do TH12. I teraz czemu w dół? Właściwie to nie wiem, czemu tak się robi, ale głaskania, rozcierania i uciski bezpośrednio na kręgosłupie Zborowski opisuje w kierunku od C7 w dół, więc ja też tak robię. Czasami zdarza mi się to robić w górę. Jakoś nie widziałem nigdy większej różnicy. Ale cóż, tym razem będzie w dół. Dobra, głaskanie. I teraz sprawdzam sobie, czy mam rozluźnione tkanki. Jeszcze nie do końca. Jeszcze mnie to nie satysfakcjonuje, więc wrócę sobie do rozcierań. I teraz może być tak, że myślicie, kurczę, ale przecież były rozcierania, ugniatania. Czemu wraca do rozcierań? Tak mówi Zborowski. W sensie, robimy rozcierania, robimy ugniatania i sprawdzamy, czy tkanki się rozluźniły. Jeżeli nie jestem zadowolony, to mogę ten cykl rozcieranie, ugniatanie, gdzieś tam po drodze jeszcze głaskanie, powtarzać wielokrotnie do momentu, aż będę zadowolony.
I teraz jestem zadowolony, więc idę sobie dalej. Sobie jeszcze trochę relaksu. To akurat bardziej z lomi, ale jest fajne rozciąganie, fajna, relaksująca technika. I teraz znowu przy prawie niektórych o zawroty głowy i zawał serca, ale chciałbym zrobić piłowanie, żeby jeszcze raz sprawdzić tkankę łączną. Mój model stwierdził, że pójdzie spać. Spoko. I zroluję. Jak najbardziej da się rolować na oliwkę, to już mówiłem. Im mniej środka pociskowego, tym łatwiej, więc wystarczy nie zalewać pacjenta. I proszę bardzo. A jak ktoś uzna, że to herezja, to po prostu może przewinąć sobie dalej. Jeszcze raz przypominam, że to nie jest klasyczny, tylko mój masaż. No to skoro robimy po mojemu, to zróbmy jeszcze chwyt podłopatkowy. Mój model się obudzi, ale dobra, no rozluźnij się. Rozluźnij, zupełnie na luzie, rozluźnij się, nie możesz mi pomagać. Idziemy sobie tutaj. Rozcieram stronę żebrową, w sensie jadę teraz po żebrach. Rozluźnij się. Mój model ma problem z rozluźnieniem. Dobra. Zrobimy tak, jak nie lubię, ale teraz mogę sobie pojechać troszkę. Ja nie lubię tej pozycji, ponieważ mój pacjent wie, że coś się będzie działo i nie można tego zrobić niejako z zaskoczenia. A zaskoczenia ma ten plus, że czasami się nie zepnie. Zwróćcie uwagę, że raz rękę trzymam w ten sposób, że rozcieram sobie żebra, raz trzymam w ten sposób, że idę bardziej po łopatce. No jak już to robię, to zwibrujmy to. Dobra. Luzik. To jest drugi raz, jak to nagrywamy, bo wczoraj skończyła mi się karta pamięci. Wczoraj robiłem tę stronę, a mu łopatka szła lepiej. No ale cóż, nie zawsze ma się to, czego się chce. Dobra. Zasadniczo kark tutaj się ładnie rozluźnia, prostowniki też. Moglibyśmy kończyć ten masaż, ale ja bym chciał jeszcze troszkę podziałać na moim modelu. Dlatego zrobię głaskanie, już takie naprawdę głębokie, głaskanie łokciem. Przy okazji tu będzie kilka takich wskazówek, jeżeli chodzi o masaż łokciem. Będę szedł sobie po prostownikach. I teraz, żeby bezpiecznie iść po lewym prostowniku, kładę sobie lewą rękę, tak żeby zasłaniała kręgosłup. I teraz nie ma opcji, żeby moja prawa ręka, prawy łokieć zszedł na kręgosłup, bo lewa ręka przed tym chroni. I jadę sobie. To jest naprawdę głębokie, a ja zaraz sobie zacznę to robić jeszcze wolniej. Teraz możesz się delektować tą pozycją. Jak trafiam na miejsce, które jest napięte, to jeszcze zwalniam. Daję czas tkankom na to, żeby się rozluźniły, odpowiedziały na docisk. Teraz druga porada. Jak masujecie łokciem, to ważne, żeby łokieć był bliżej głowy niż mój bark. Teraz nie używam praktycznie siły. Gdybym bark miał bliżej głowy niż łokieć,
to muszę ciągnąć moją łopatką i moim barkiem. I to już wymaga siły i powoduje liczne przeciążenia. Więc jeszcze raz, łokieć bliżej do głowy niż mój bark. Mogę się zatrzymać, pomyśleć chwilę nad tym, co ze sobą robię i iść dalej. Dobra. Nie zapominamy tutaj o mosie. Nie zapominamy o karku. Też warto go przygłaskać co pewien czas. No i co? Pomału będziemy kończyć. Więc zbliżamy się do nieszczęsnego roztrząsania. O, to jeszcze nie jest takie złe w moim wydaniu. I wibracji. Ja muszę wibracje robić dwurącz. Nie jestem w stanie jedną ręką. A i tak jest to męczące. Dobra. Może jestem, ale... To jest słaba wibracja. Całe szczęście, przynajmniej na kręgosłupie, mamy wibrację pneumatyczną. Spokojnie do C7 mogę jechać. To trochę ratuje sytuację. No i dobra, na koniec głaskania. Jeszcze zróbmy sobie głębokie głaskanie. To jest już takie ostateczne sprawdzenie, czy wszystko jest rozluźnione. Nie czuję żadnych grudek pod palcami, żadnych takich zagęszczeń tkanki. Znaczy, że mogę uznać masaż za skuteczną terapię, choć należy pamiętać, że sam masaż nie jest skuteczną terapią na długo, bo podstawą w leczeniu zespołu skrzyżowania górnego, czy w ogóle wszystkich wad postawy, jest zmiana nawyków. Nawet najlepszy masaż, nawet najlepsze ćwiczenia, jeżeli nie ciągną ze sobą zmiany nawyków, są tylko chwilową terapią. No i dobra, zakończmy jakoś fajnie. Może coś jak kierownica. I łopateczki. I luz. I to tyle. Dzięki za uwagę. Raz jeszcze przypominam o subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu i lajku. Na razie, cześć!